Siemanko, witajcie. Po tej stronie Adrianowski. Jak widzicie, nagrywamy już kolejny odcinek. To już jest odcinek czwarty z Deforesta. Jesteśmy cały czas w tym samym miejscu. Przyznam wam się do tego, że grałem jeszcze troszkę po zakończeniu nagrywki. Jak widzicie, jest noc, więc na pewno grałem, bo był dzień. Co zmieniłem w naszym ekwipunku? Bo ogólnie byliśmy w tamtej jaskini, jak pamiętacie, weszliśmy do tamtej jaskini przed naszym domem, zabiły nas kanibale i pojawiliśmy się w tamtej jaskini, w tamtej takiej... aha, zapadł w zmrok już całkowicie, dobra. Zabiły nas kanibale i pojawiliśmy się w tamtej takiej jakby jaskini, gdzie doprowadziła nas do głównej wioski. Okazało się, że w tamtej jaskini był jednak jakiś... punkt, gdzie mogliśmy coś znaleźć, i to była właśnie ta super siekiera. Ona się nazywa Mory Axis, czy jakoś tak. Dokładnie nie wiem, zaraz wam pokażę. No i jak możecie zauważyć, zrobiłem sobie też dzidę ulepszoną z tymi jakby zaostrzonymi kawałkami kości. I teraz wam pokażę, co się zmieniło w naszym ekwipunku. Zrobiłem więcej strzał, jak widzicie mamy 50. Mamy więcej strzał, trochę jeszcze piór. Zrobiłem takie właśnie rakietki śnieżne. Jakbyśmy gdzieś byli właśnie na biomie zimowym, to możemy sobie je założyć. Będziemy lepiej chodzić po piasku. Po śniegu. Tu właśnie mamy tą super siekierę, tą ulepszoną. Jak widzicie, ona jest o wiele lepsza. Sorki, że nie nagrałem odcinka, jak właśnie ją szukaliśmy, bo no powiem wam, że się zagubiłem, jak byłem w tamtej jaskini, bo pierwszy raz do niej doszliśmy, więc masakra. Ale ogólnie co? Ona jest o wiele mocniejsza, jak widzicie. Obrażenia zadaje o wiele lepsze niż ta i niż ta. Jest bardzo mocna. Ma taki sam blok jak ta siekiera, ale jest trochę szybsza. Od tej i od tej. Czekajcie, sprawdzę. Nie, ta jest szybsza. Ta jest delikatnie wolniejsza. Ale jest o wiele lepsza. I stwierdziłem, że sobie jeszcze ją ulepszymy. Mamy tutaj takie ząbki kanibali, jak widzicie. I trochę sobie ją ulepszymy. To robimy tak, że musimy dać na przykład, załóżmy, nie wiem, 4 żywice i dajemy 4 te ząbki. Po czym siekiera nam się automatycznie ulepsza. Jak widzicie, będziemy mieć teraz o wiele lepszą tą siekierę. Zrobimy sobie na szybkość jeszcze. Szybkość to robimy tak, że na przykład dajemy 3 żywice i 3 pióra. Wtedy siekiera nam się robi delikatnie szybsza. No, i ogólnie tak wygląda po ulepszeniu. Teraz jest noc, więc za bardzo nie widać. Zaraz się prześpimy i wam pokażę. I jeszcze wam pokażę, co zmieniłem w naszym ekwipunku. No, oczywiście mamy tą ulepszoną dzidę. Mamy właśnie tą super siekierę, tą taką chyba najładniejszą ogólnie. Co jeszcze mamy? Mamy tą taką dziwną motykę, czy tam, jak to się nazywa? Pałka z głowicą, o. Pałka z głowicą. Właśnie takie coś. To jest ta jakaś tam ulepszona, ta pałka tych kanibali, tam tych głównych szamanów. Zdobyłem bardzo dużo skóry, jak widzicie, maksymalną ilość z jaszczurek, 10 jaszczurkowych skór, 10 króliczych. Tutaj w jeleniej nic nie robiłem. Mamy trochę też skór właśnie z pancerzem kamuflującym, że jak założymy, to możemy kryć się w trawie i kanibale nas tak nie będą widzieć. No i mamy trochę pancerzu też z kości. Ten pancerz ogólnie jest bardzo dobry, lepszy od skóry, a najlepszy pancerz jaki jest, no to jest ze skóry tych mutantów. Tylko niestety jak zabiliśmy Cipka właśnie w odcinku trzecim, no to wysadziłem go, więc nie mogliśmy skóry pobrać. Mogliśmy go spalić i wtedy byśmy mogli pobrać od niego skórę, no ale niestety, mówi się trudno. Dobra. No to szczerze mówiąc, to wszystko, co się zmieniło w naszym ekwipunku. No jeszcze pobrałem jagód, nie? To, co nam się dało, to sobie trochę pozbierałem, tych jagódek. O, jeżyn to nawet nie wiedziałem, że też zbierałem. Okazało się, że my jedliśmy wiciokrzew. To jest właśnie ten trujący.
A jeżyna ma o wiele inny krzak. Więc taka też ciekawostka. Dobra. Szczerze mówiąc, to jest chyba wszystko. Tak. To, co się zmieniło w naszym ekwipunku. Dobra. No to zróbmy teraz tak, że tutaj przyhajcujmy, położymy się spać. No i sobie zrobimy jeszcze ognisko w dzień, zjemy coś sobie i pójdziemy do tamtej jaskini, jaki był plan właśnie, jak mówiłem na trzecim odcinku, że uzbroimy się porządnie, jesteśmy właśnie ładnie uzbrojeni, no i wyruszymy sobie do tamtej jaskini. Więc zapiszmy sobie od razu, bo potem już nie będziemy mogli zapisać. No i prześpijmy się. No, jak właśnie słyszeliście, nasz campsite się rozpadł. Dobra, no to zróbmy teraz tak. Wrzućmy sobie królika na ruszt. Gdzie jest królik? Tutaj. To możemy zaraz pobrać sobie jednego. I go sobie zaraz przysmażymy. Jeszcze zjemy sobie to. Które przyhajcujmy, bo pada deszcz, więc zaraz może zgasnąć nam tutaj nasze ognisko. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku coś ciekawego znajdziemy. Na przykład piłę mechaniczną. Fajnie by było. Powiem wam, że naprawdę widzę, że wam się podoba ta seria, bo oglądacie, piszecie pod komentarzami, więc naprawdę powiem wam, że widzę, że się wam bardzo podoba ta seria z Deforesta. Też zauważyłem, że przybyły nowi subskrybenci, więc oczywiście witam was bardzo serdecznie, moi drodzy subskrybenci. Mam nadzieję, że będą wam się podobały moje odcinki, które nagrywam, bo naprawdę staram się ile mogę. Więc mam taką nadzieję, że wszyscy będziemy zadowoleni i nie będziemy zabijać już tych jaszczurek, bo mam tak zapełniony ekwipunek nimi, że nie potrzeba. No, ale co jeszcze, moi drodzy subskrybenci, no to jak widzicie, nagrywam Deforesta, CS-a, nagrywam z moim kumplem. Mam taki plan, żeby nagrać jeszcze multiplayer Deforesta, ale nie z właśnie tym wilkiem, tylko z moim kuzynem. On się nazywa Tigerowski, więc mam nadzieję, że wypali nagranie z nim multiplayer. I jeszcze jego może kumpla wciągniemy, więc będzie nas trzech. No i może coś z tego będzie. Taki na przykład osobny to będzie filmik, on nie będzie w playliście Deforest, tylko to będzie po prostu taki osobny filmik, bez playlisty. Dobra. Jak widzicie, doszliśmy już do tej jaskini. Mamy tutaj dookoła wszędzie jakieś namioty, widać prawdopodobnie ludzie, którzy tutaj się rozbili, weszli do tej jaskini, no i niestety już z niej nie wyszli. Więc nieciekawie, ale my będziemy wchodzić. O, mamy zdjęcie. Jakiś mamy krzyżyk zaznaczony. Ciekawe, gdzie to miejsce było. Potem może się. Nie atakuj mnie. Może jak wyjdziemy stamtąd, to mamy Biblię nawet świętą. Ciągle mi coś przeszkadza w gadaniu. Jak wyjdziemy z tej jaskini, no to zobaczymy, czego to jeszcze te miejsce, jak będzie taka możliwość. A teraz zanurzamy się w ciemności. Okej, zapalmy lampkę. W sumie zapalę sobie siekierę. I po cichutku zanurzamy się w głębiny ciemności. Jezu, prawie mnie wystraszył. Okej. Jak na początku, to widzimy nietoperze. Siedzenie z naszego samolotu prawdopodobnie i ludzie z zegarkami, które na pewno to nam się przydają, te zegarki. Coś tu mamy. O, kawałek zabawki Timiego. Fajnie, fajnie. Kurde, no. Co to było? Atakowało mnie. Dobra, tutaj mamy takie coś. Ej, to jest wspinaczka. To tam możemy zejść sobie na tą taką specjalnym raklem. Ale my na razie pójdziemy sobie tutaj. Znaczy, to nie jest rakiel.
To się nazywa... Albo rakiel? Nie, rakiel nie. Poczekajcie, jak się nazywa to coś do wspinaczki? To jest... Wyleciało mi z głowy. Tu musimy chyba nurkować, a nie mamy sprzętu do nurkowania. Nie wiem, zobaczymy. To się nie nazywa rakiel, tylko tra mnie męczy. To się nazywa ten. Kurde, no wyleciało mi z głowy. A, znowu zegarki. Układ stalony. Czekajcie, jak się nazywa to takie do wspinaczki? To jest rak? Czy jakoś... Nie, to chyba rakiel to się nazywa, tak. Wejdźmy sobie tak, bo inaczej tutaj widzę, że nie wyjdziemy. To się chyba nazywa rakiel. Dobrze. To już nie możemy zeskakiwać, bo byśmy zginęli. Może nie zginęli, źle mówię. Prędzej byśmy dostali porządne obrażenia. Jak na razie to jesteśmy w takim miejscu. Mam nadzieję, że to na razie kanibali nie będzie. Wiecie co? Po co mam te pancerze? Załóżmy sobie te pancerze. Będziemy bardziej bezpieczni. Dobra, więcej tego. Przy okazji sobie chyba zrobię, tak mi się wydaje, bombę na szybko. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Układ. Jeszcze sobie jedną zrobię bombę. Chyba mam taką możliwość. To, to, to i grosik. Dobra. Zbierzemy sobie te bomby. Mogą zawsze się nam przydać. Teraz wchodzimy. O nie! Czyżby znaleźliśmy? No nie! Naprawdę! Jest! Kurde, mamy to! Piła łańcuchowa. O nie! Jak mam tą piłę łańcuchową... No mogę tylko jedno powiedzieć, że kanibale mają z nami teraz przerąbane. Ja po prostu kocham to urządzenie. Dosyć, że szybko zbieramy drewno, to jeszcze możemy, kurde, kanibala załatwić na... No po prostu, no, rachu ciachu, bo włączasz ją, on do ciebie podbiega, a ty możesz cały czas go ciąć i... Szczerze mówiąc, to jest cała zabawa. Ciekawe, czy jest jakiś kandydat, który by chciał zostać poćwiartowany. Poczekamy sobie na tych kandydatów. Może gdzieś to jakiś się znajdzie. To sobie go zaraz zetniemy i zobaczymy. O kurde, naprawdę? Już? Poczekajcie, musimy wybiec na... O nie! Kurde! Dwóch! Shit! No, powiem wam tyle, że... Chciałbym go naprawdę ściąć piłą mechaniczną. Tylko po prostu on teraz... Oni teraz będą mnie atakować. Szybko! Odpalaj ją! No! To dalej, kto? Ty? Lepiej uciekajcie ode mnie, bo... Ze mną już nie ma żartów. Co? Dzięki za zęba. Zup mu aż wypadł tej z wrażenia. No kurde, ta maszyna jest zajebista. Przecież tym to... ale aż się chce ciąć. Co? Co i na łeb tak dostali tej? Co to jakieś... Ale to chore jest tej. Oni biegną i zaraz wracają. Dobra. Jeden się poli. Pomogę mu jeszcze.
Wiem, że zabiłem tego przyjaciela. Zaraz będzie koniec. No jak widzicie, tak właśnie kanibale straciły swój żywot. Dobra, no co je teraz tutaj poukładam. No dobra, no to sobie jednego wrzucimy do ogniska. Bo on sobie po prostu spłonie. Drugi... Muszę pomyśleć, co zrobię z drugim, ale chyba już wiem. Kocham to urządzenie. Dobra, jak widzicie, zrobiłem sobie pancerz na szybko. Mamy jeszcze dodatkowy pancerz. Sobie pozbieramy jeszcze tutaj te kamlotki, znaczy kamlotki, kości. No i będziemy pomału chyba iść w stronę... Dobra, ona jest... Tak mi się wydaje, że chyba zalejemy sobie ją po prostu do pełna, żeby być bezpiecznym. Nie będę na razie hałasował, bo... Musimy być po prostu cicho. Podsłuchiwać po prostu, co się dzieje dookoła nas, bo jak tego nachodzi, a jednak to jest głośne, no to ciężko potem namierzyć kanibala czy coś. Zaraz sobie pootwieramy skrzynki, które są. Dobra. Tej, to wiecie co ogólnie? Shit! Właśnie o tym mówiłem! Właśnie o tym mówiłem! Właśnie o tym mówiłem! Widzicie, kuźwa, i to jest też tak, musisz trzeba włączyć tą piłę, bo ona jest głośna. Shit. Co? Ale są dziwne te kanibale tej. Co wy tak biegacie w ten kamień? Yeah. Nie wiem. Jaha, mam rację. Szkoda, że nic nie widzę, jak go tnę. Gdzieś jest tu jeszcze jeden. Aha. Jest taki kurna, chodź tu. Ej, czyż ja piłą cię potraktowałem? Jak dwóch nie da się przez piłą. Dobra, jeden zmarł. Ja nie zmocnę. Gdzie on jest? A tutaj leży. Kurde, ale ta piła jest głośna. Nie wiem, czy mnie słychać na filmie, jak mówię.
Ale wiem, że ta piła jest po prostu zajebista. Przecież to jak masz, no to szczerze mówiąc kanibale mają przy sobą przerąbane. Dobra, weźmy sobie teraz na spokojnie siekierę. Nasłuchujmy, co tu się dzieje dookoła nas. Wiem, że zapuszczamy się coraz niżej. Ha. Oho, zobaczcie, ukryte. Gdzie my jesteśmy? Jest jakieś wejście do góry. Ale szczerze mówiąc, chciałbym iść tutaj. Teraz wam pokażę. Bo nie wiem, czy to znajdę. Zapal tą kurna lampkę. Stary. Jesteś ciemna jak w dupie u murzyna, a ty gasisz mi to. O, widzicie? Co to jest tam? Małe babole. O, idealnie, idealnie. Idealnie, no powiem wam, że to był rzut w dziesiątkę. Z żadnym się nie muszę chociaż tutaj taśtać. O, mamy jakieś zdjęcie. Zaginione dzieci. Dobra. To nam się przyda na pewno. Widzę, że nie miałem zbytnio dużo. Mamy wszędzie koktajle mołotowe. Tego otworzyć się nie da. Napoje. Weźmiemy sobie, zaraz się tutaj. Powiem wam tak, jesteśmy w tym miejscu. Gdzieś tu jeszcze powinien być chyba, z tego co pamiętam, miejsce do wysadzenia. Powinno, o, właśnie o tym mówię. Zaraz wysadzimy to miejsce. Ach, ale walnęło. Dobra, mamy właśnie to miejsce. Tutaj widzicie, mamy zejście na dół. Tylko tu można sobie zeskoczyć. A tu już chyba nie. Tak. Tu lepiej zejść kulturalnie sobie po linie. Tu powinny być... Aha. Co tu mamy? Zdjęcie. I naboje. O, znowu takie miejsce do wysadzenia, ale ja nie wiem, gdzie to jest. Gdzie my jesteśmy? Co tak? Słyszycie? Co tak uderza? Co? Czemu to zgasło? Aha, bo to wody wpadło. Czemu to gaśnie? Ale dziwne. Tej, tam jakieś kanibale latają. Więc może po prostu zrobimy tak. Tylko nie wiem, czy mi się uda to zrobić, ale chciałbym...
O. O. Właśnie o to chodziło. Patrz, jeden jeszcze przeżył. To może po prostu wejdziemy z nim na solówę i tyle. Ej. Nie wiem, czy wejść tam do niego na solówę. A tam solowa jak nic. Może tak jest, on już tak ucierpiał to mocno. Bo bomba powinna go... A ten jest mocny! O! Trzeba zaraz dobić, bo to zaraz wstanie. A, jesteście ślepe. Dobra, dzieciaki zginęły. Co my tutaj mamy? A kanibala, który też zginął. Raczek! To się nazywa rak, czy jak? Czekan! Właśnie, to jest czekan. To się nazywa czekan. Patrzcie, to już trochę mamy tych rzeczy. Mamy czekan, tą siekierę mamy, piłę mechaniczną. No i spoko, spoko. Robi się ciekawie. To teraz tak, jesteśmy tutaj. Hałasuje jak byk tutaj w tym miejscu. O, te to są kurno artysty. Jak one tam to przyczepiły, to ja nie wiem. Teraz tak, mamy tutaj zejście na dół. Tam jest woda. Chyba. To jest chyba woda, wam powiem. Tylko szczerze mówiąc... Tutaj nie ma nic ciekawego. Tam na dole to jest wyrwa i szczerze mówiąc woda. Więc... my sobie pójdziemy... tutaj może. Przejdźmy sobie tędy. Tu mamy też wodę. No. Co to jest? Jakaś kaseta wideo. My tu już nie wejdziemy, tak? Kurde, my tu nie wejdziemy. To jedyne wyjście, musimy zejść na dół. Ach, wiedziałem, że to jest woda. Teraz byśmy musieli podpłynąć sobie tutaj. Spiąć się jeszcze raz. Mamy jakąś kasetę. Jeśli ci zimno i mokro, rozpal ognisko i osusz się. Dobra, zaraz to zrobię. Na razie wejdę sobie. O kurde, już rosa na nas nachodzi. Faktycznie jest nam zimno. Dobra. Hop, hop, dalej hop, hop. Zrobimy tak, że sobie rozpalę chyba pochodnie, bo to nie ma co się zatrzymywać. Musimy stąd jak najszybciej wyjść. Szkoda, że ta pochodnia robi to, że po prostu za dużo nie widzimy. To ognisko. Ona jest tak jasna, że zamiast świecić nam na drogę, ona świeci nam po prostu prosto w oczy. To jest takie największe utrudnienie. Musimy naładować energię, żeby tam przeskoczyć, bo... Och, jest, udało się. Czaszki. Dobra. Udało się nam dojść do jakiejś... Tutaj mamy... Aha. Znowu jakieś małe... Co to było tam?
Widzieliście, jak coś tam szczeliło? Nie, no nie ma co. To są małe gówna, więc je możemy pozabijać tym. Trzeba uważać, bo one skaczą co jakiś czas. O. Nie, teraz już nie będą skakać. Teraz można je pozabijać. Bo one mają jakiś taki tam czas po prostu swój na taki skok. To jeszcze nam zostało, pewnie zaraz będzie skokoć. Nie skacze. Więc spoko. A to chyba on rozwalił. Forsika. Weźmiemy sobie, hajs jest potrzebny. Dobra. To były dzieciaki. Teraz dochodzimy do jakiejś ściany spinaczkowej. Wejdźmy sobie. Ciekawe, gdzie nas to doprowadzi. To naprawdę zagubiony, bo no, ja nie wiem, gdzie jesteśmy. Ale fajne przejście. Aha, tu mamy jakieś takie przejście. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy w kraterze. Orzesz w mordę. My jesteśmy prawie na dnie krateru. Coś tu jeszcze jest do pozbierania może? Flary. Zdjęcie znowu. To jest baobab. To jest tam ta chyba główna takie główne te drzewa. A nie chciałem napić się wódki. Co to jeszcze mamy? Wódkę i dwie takie leki. Ale leki nam nie są potrzebne. Nie będę wpierdzielał bez potrzeby. Dobra. My jesteśmy tutaj. Ciekawe, gdzie można znaleźć zestaw do nurkowania. Tam leży ten helikopter. On się rozbił przez to, że tam nie wiem jak to było. My jesteśmy prawie na dnie krateru. Ciekawe, jak tam dojść. Chętnie bym tam doszedł, tylko po prostu nie wiem jak, abym nie chciał skakać, bo byśmy mogli zrobić jeden taki odcinek, że spróbujemy zejść do krateru przez skakanie po prostu po ściankach. Może jest to możliwe. Ale widać, że jesteśmy blisko, blisko dojścia na dół. Więc trzeba próbować. To sobie zeskoczymy. Echo było. No my pójdziemy sobie teraz tędy. Nie chcę spać tylko. Zastanawiam się jak tam dojść. Teraz jak doszliśmy do takiego miejsca, no to naprawdę mnie teraz kusi, żeby iść jeszcze, nie? Wiecie, o co chodzi. Ciekawe ta ściana, gdzie nas doprowadzi. Weźmy sobie... O, ale to się fajnie spina. Dobra. Jest tak ciemno. No właśnie. Dzień dobry moi drodzy i moi
moje drogie panie, czy tam panów, nie wiem czym wy jesteście. Ale zapraszam do zabawy. To się zajebiście tnie. Jeden z twoich przyjaciół zginął. O, dzwonią do mnie. Och, ale mnie leją. Nie mogę teraz. Nie mogę. Nagrywam, Bartek. Słyszysz? No, zaraz do ciebie zadzwonię, jak skończę. No, to do... No, do potem. Dobra, dzwonił Wilk. Okej. Na czym my skończyliśmy? Aha, chodźcie do mnie. Co to było tej? Czekam, aż się podbiegnie. Ty, leją się. Oni się biją. Co jest tej? Znowu na łeb dostały. O, jednak nie dostał na łeb. Wszystko płonie. O ty, ty szmato! No nie, zabił mnie! No kurna, nie wierzę w to. Ciekawie, że my będziemy pewnie znowu w głównej wiosce, tak mi się wydaje, jak zawsze. Ja, jesteśmy w głodnej wiosce. Tylko na szczęście mamy swoje rzeczy. Kurde, ale wydaje mi... Ale nie, no, tam musiało coś być, bo ile ich tam było? One coś tam pilnowały. One musiały coś tam pilnować, bo... Było ich tam od cholery. No, jesteśmy w głównej wiosce. Tak mi się wydaje. Byśmy zrobili to tak. Żebym zrobił krótkie cięcie. Byśmy się. Już byście się pojawili tam. Gdzie był. Gdzie znaleźliśmy. Czekana. Więc poczekajcie chwilę. Robię krótkie cięcie. Dobra, jesteśmy. Powiem wam tyle. Kanibalom zafunduje taki pobyt w piekle, ale nie taki zwykły, bo to będzie pobyt w piekle tylko z jedną drogą. Z drogą wylotową, ale powrotu już nie będzie. Po prostu zostaną taki ode mnie wpierdziel za to, że mnie zabiły, że no, byście nie chcieli być na ich miejscu. Więc niech teraz się przygotują. Będą miały chyba przejebane w chuj. Już są? Ten hałas, niestety nie słyszę, czy one tutaj latają, czy nie. Dobra, jest. Moi drogi przyjacielu, trzymaj bombę. To jest prezent ode mnie. Macie przejebane. Ale macie teraz przegwizdane, panowie. Zapraszam do zabawy. Aha, dobra. Znaczy, że my już wszystkich powybijaliśmy. Ale wolę jeszcze mieć tą piłę. Bo nic nie wiadomo. Co nas tutaj czeka. Ale z tego co widzę, to kanibalki dostały ostre wciery ode mnie. O, tu rybki pływają. Gdzie my jesteśmy?
Na szczęście zapisałem grę. Zrobiłem... Aha, nie widać tej domu. Zrobiłem sobie obozowisko. Jak właśnie mówiłem, pojawiliśmy się w tej samej... W tym samym miejscu, znaczy, że tam właśnie w wiosce kanibali, tej głównej. I zrobiłem... Zrobiłem obozowisko tam, gdzie przedtem byliśmy. I zapisałem dla bezpieczeństwa, że jakbyśmy zginęli, to nie stracimy naszych itemów, które właśnie zdobyliśmy. Bo by było naprawdę smutne, jakbyśmy to stracili. Dobra, jesteśmy w takim miejscu. Ciekawe, gdzie my teraz wyjdziemy. Szybko, 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 do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Biegnij, panie, biegnij! Nie męczymy się! Gdzie my jesteśmy? Ciekawe, gdzie wyjdziemy. Bo to jest chyba wyjście już z tego. Tak, to jest wyjście, bo widać gwiazdy. Ciekawe, gdzie wyjdziemy. Bo nawet tutaj jeszcze nie byliśmy. Więc zrobimy tak, że ja sobie tu postawię oznacznik. Bo dobrze sobie oznaczać te miejsca. Postawimy sobie go na przykład tutaj koło tego namiotu. Mamy jakie kolory? Żółty, zielony. Zrobimy fioletowy. No i będziemy wiedzieć, że to jest jakieś wejście do jaskini. Więc byśmy zrobili teraz tak. Słyszeliście to? Ale dziwnie. Zrobimy tak. Gdzie jest mój jeszcze jeden dom? Jesteśmy w niezłej dupie, wam powiem. Mamy tu jakieś... O, strzały. Nie uniesiesz tyle strzał, ale flary uniosę. Flary już więcej nie mogę. Oraz same flary. I strzały. Zobaczcie, co my tu mamy. Ona nam się też przyda. Stoi tak bez ruchu, to znaczy, że chce zostać zabita. Weź sobie ją weźmiemy. Jej zajebista skóra zawsze mi się przyda. Wiecie, gdzie ogólnie jesteśmy? Jesteśmy w... prawie na biomie zimowym. Aha, to jest tutaj, dobra. To zejście do jaskini. Ale wiecie, czego ja szukam? Szukam mojego tego głównego domu. Ogólnie o ciemku to nie za fajnie się tutaj puszczać, bo... Kanibale ogólnie w nocy mają największą aktywność, jeśli chodzi o polowanie itp. Ja to naprawdę wiem, tylko chcę się po prostu obeznać z sytuacją. Ty, ale śmieszne, wiecie, jaki mi przeszliśmy mały odcinek? Zobaczcie, to jest to wejście do tej jaskini, a tam jest już wyjście. Ale my przyszliśmy mały odcinek, wam powiem. Myślałem, że będziemy mieć większy odcinek, jeśli chodzi o eksplorację terenu. Dobra, trafiona. Zabijemy sobie jeszcze ją, weźmiemy jeszcze z niej skórę. Dobra. I w sumie będziemy kierować się pomału w stronę naszego domku, który znajduje się tam. A teraz... Tu mamy coś jeszcze. Czekajcie, czekajcie, tu chcę zobaczyć.
rzeka. Ciekawe tereny, wam powiem. Dobrze, że zaznaczyliśmy to fioletowym oznacznikiem. Będę chciał tu na pewno przyjść, bo te tereny są bardzo ciekawe. Wam powiem. No nie, wiedziałem. Ja sobie idę. O nie, ile ich jest? Oła, ale dostałem w ciery. Ożeż kurwa. Nie. Schodzimy. Oh shit. Ja pier... Ile ich było? One se pójdą? Czy one będą tam siedzieć na mnie czekać? No nie! One są! Dobra, uciekamy. Nie patrz do tyłu. Ich jest tyle, że my nie mamy z nimi szans. Nawet jakbym chciał to... No to... Ciebie znowu przywalić. One są... Ale to są małpiszone przecież. One skaczą z takich wysokości, one nie giną? Lejcie się, cholery. Nie wejdziecie do wody, boicie się, nie? Ała, tu, zobacz, zdzielił mi. Franca jedna głupia. Jeszcze mi zdzieliła. Ale one tutaj nic mi nie zrobią, bo one boją się. W ogóle powiem wam ciekawostkę. W starszych wersjach właśnie De Foresta na tej wyspie, tutaj gdzie właśnie jesteśmy, leżał kokpit samolotu. Teraz kokpit tego samolotu został przeniesiony na biom zimowy i on gdzieś tam leży. Taka mała ciekawostka. Może komuś się spodoba. Może się niestety ogrzać, ale... Chciałbym zabić takiego jednego kurna skubańca, tylko nie wiem, czy to masz sens. Lepiej chyba będę szedł w stronę naszego domu już pomału. Bo tracę już siły. I jest po prostu tak ciemno, że ja nic nie widzę. Więc my pomału będziemy spadówę na chatę będziemy robić. I jak dojdziemy do domu, to chyba na tym momencie skończymy. Ogólnie ciekawy film. Znaleźliśmy dzisiaj piłę mechaniczną. Znaleźliśmy tego karambita, czy jak to się nazywa? Chyba to jest karambit. Ogólnie podstawowa nazwa to jest karambit, tak mi się wydaje. A tutaj nazywa się czekan. Może to jest też jakaś inna odmiana. Nie wiem. Ale znaleźliśmy dzisiaj piłę mechaniczną, czekana dzisiaj znaleźliśmy. Jakąś kasetę. O. Taśma z opisem otwarcie artefaktu. Można obejrzeć na kamerze. Jakąś kamerę można jeszcze znaleźć. Mamy w ogóle dwie rączki tego. Zabawki Timiego. Nie no, fajnie. Ciekawe rzeczy mamy. Aha, zobaczcie. Czemu ona mnie zaznacza ogólnie chaty tamtej? Dziwne. Mamy zaznaczoną naszą podstawowy domek i mam jeszcze zbudowany tam szałasik, tylko nie wiem czemu tego szałasiku mi nie zaznacza, był zaznaczony, a teraz go nie zaznacza, nie wiem o co chodzi. Zrobiłem specjalnie szałas, bo jak właśnie umarliśmy i nas zabrały do tej głównej wioski, no to mówię, kurde, zrobię szałas, no bo nie wiadomo, czy z
znowu nie zginiemy, a jakbyśmy teraz zginęli jeszcze raz, no to jakby nasz bohater nie będzie miał tyle sił, żeby po prostu jakby się ocknąć i no i po prostu zginiemy. Więc z tego powodu stwierdziłem, zrobię lepiej mały szałasik, zapiszę grę, żeby po prostu nie było tak, że, no, że będzie tragedia, nie? To bym nas napisał, poczekajcie, ja będę sobie szedł, tylko spojrzę na telefon. A nie, nie, nikt do mnie nie napisał. Dobra, no to teraz tak. Jesteśmy w lesie. Tu mamy wodę. Pomału się zbliżamy do naszego domu. Mam nadzieję, że po drodze nie spotkamy żadnych kurna współlokatorów na tych naszych kochanych ziemiach. Jestem tak wygłodzony, że tragedia. Alvin wiewiórki. Ale to był chyba Szymon. Pozbieramy sobie te grzyby. One są niejadalne oczywiście, te które teraz zbieram. Gdzieś doszliśmy. Aha, my jesteśmy w tym obozowisku. Jesteśmy w tym obozowisku, muszę spożyć batona. Jesteśmy w tym obozowisku, który właśnie pierwszy raz zeksplorowaliśmy, taki większy. Dobra. Kurde, smutno. Strzał, nie uniesiesz więcej strzał. Ile ich ogólnie możemy mieć? 50. To jest maksymalna liczba strzał, dobra. Jeszcze w ogóle jest jakiś wypasiony łuk, z tego co pamiętam. Jest ogólnie tyle rzeczy do znalezienia w The Forestie. Powiem wam, że to będzie ogromna seria. Bo jest naprawdę strasznie dużo rzeczy do znalezienia. Na pewno zrobimy jakiś odcinek też z budowy w naszym domku. Bo na pewno coś będziemy jeszcze robić. Nie tak, że przystaniemy, tylko... Teraz jak takie trafiają nam się oferty znalezienia ciekawych rzeczy, więc... Nie ma co, wiecie, czekać. Dobra. Zrobię jeszcze sobie na szybko... Ten taki do zbierania żywicy. Sobie zrobimy go w tym miejscu. Będzie pięknie wyglądał w naszym domku tutaj. O! O, i będzie nam to się fajnie żywica zbierała. No, naprawdę mamy prawie wszystko. Uniwersalna baza. I szczerze mówiąc, chyba to wszystko, co bym chciał zrobić. Jak na razie. Oświetlenie chyba możemy jeszcze zrobić sobie w tym miejscu. I to będzie chyba najlepsze jeszcze rozwiązanie zrobienia oświetlenia, chociaż jednego. Aby po prostu nasza baza była jak najbardziej oświetlona. Nawet podczas walki się przyda. O, możemy sobie skórę jeszcze powiesić. Którą zdobyliśmy. O, o! To będzie tu super wyglądało. Ej, zarąbiliście. Jedną skórę możemy jelenia powiesić. Tylko właśnie myślę, gdzie. A to będzie wam, powiem, kozacko wyglądało. Taka fajna... O! Tak. No, powiem wam, że to wygląda bardzo fajnie. Kurde. No ale wiecie, no wygląda nawet ładnie. I sobie wisi, fajnie to wygląda. No dobra, no to szczerze mówiąc chyba na tym skończymy. To sobie zrobimy w następnym odcinku, bo to jest takie do położenia na przykład siekiery. To możemy sobie zrobić, szczerze mówiąc, gdzieś tutaj w tym miejscu. O, tutaj. No. No to zrobimy chyba... Już możemy teraz zrobić, szczerze.
i położę tą kamienną siekierę w tym miejscu. Nie wiem, jak kamienna siekiera wyglądała, wezmę ją po prostu w łapę i ją położę. O! Ale to fajnie wygląda. Dobra. No to zróbmy tak. Jeszcze się najemy. I kończymy. Cały czas coś mi przeszkadza z tym skończeniem. No ale wiecie, no po prostu bardzo mi się to podoba, że nie dosyć, że nowi subskrybenci doszli, to jeszcze właśnie oglądacie moje serie, więc po prostu aż chce mi się grać i nagrywać te filmy i to naprawdę jest taka motywacja, sami widzicie, jest taka motywacja do dalszego nagrywania, że to jest niesamowite, jak to motywuje człowieka. No, ale dzisiaj dużo zrobiliśmy w naszym odcinku. Trochę widzicie, w domku zrobiliśmy takich naprawdę małych rzeczy. Zrobiliśmy mały wypad do naprawdę dużej jaskini. Zdobyliśmy tego. No, ogólnie współczesna siekiera, no to wiecie, no ja ją tam znalazłem, bo chciałem po prostu trochę po odcinku pograć i udało mi się chociaż ją znaleźć. Ale dzisiaj zdobyliśmy czekana, piłę mechaniczną, jakąś kasetę. Musimy znaleźć kamerkę, żeby obejrzeć ją. Zobaczymy, co to jest na niej. Mamy, zobaczcie, ile strzał. Cały mamy tutaj ekwipunek strzał. No i szczerze mówiąc, chyba to dzisiaj wszystko znaleźliśmy. No, flary sobie uzupełniliśmy, kilka części zabawki Timiego. Więc naprawdę dużo rzeczy znaleźliśmy. My jesteśmy napojeni, najedzeni. Tu możemy trochę wypić, bo jest naprawdę dużo. Przekąsimy sobie jeszcze taką małą przekąskę. Zapiszemy grę. No i moi drodzy, tym właśnie super tu małym akcentem z naszym kardynałem, o, też drugi przyleciał kardynał, ten oryginalny, kończymy dzisiejszy film. Więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć!